Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o Bogu, głodzie, wojnie i cierpieniu. Zapraszam. Wojna na Ukrainie doprowadziła do tego, że znowu pojawiły się w przestrzeni publicznej dosyć standardowe pytania, jak to może być, że Bóg dopuszcza tego rodzaju cierpienie. Zacznijmy od tego, że jest to pytanie moim zdaniem dosyć dziwne. Jest to pytanie podobne do pytania, jak może istnieć matematyka, skoro nikt nigdy żadnej liczby jako takiej nie widział. Tak? Liczba to jest pewna właściwość rzeczy, to znaczy widzimy jedno jabłko, natomiast nie widzimy jedynki, istotowej jedynki, tak? Widzimy, możemy zapisać sobie znak graficzny, który my odczytujemy właśnie jako znak graficzny symbolizujący jeden, liczbę jeden. Natomiast no, liczb jako takich nie widać. Dlaczego jest to porównywalny zarzut? Ano dlatego, że właśnie po to istnieje cała matematyka, żeby właśnie tą kwestię liczb ogarnąć, żeby się właśnie nią zająć, żeby za jej pomocą lepiej ogarnąć rzeczywistość. A więc zupełnie nie jest to zarzut przeciwko matematyce, jest to raczej powód, czy jeden z powodów, dla którego w ogóle matematyka powstała. Dlaczego to jest podobne? No dlatego, że ludzie w ogóle zaczynają się zastanawiać nad życiem, sensem istnienia, również właśnie w obliczu cierpienia. Jest to jeden z bodźców, który skłania do tego, żeby rozważać rzeczywistość, również w kontekście właśnie celu ostatecznego. A więc filozofia czy religia istnieje w dużej mierze po to, żeby na te podstawowe pytania odpowiedzieć. Podstawowe, egzystencjalne pytania człowieka odpowiedzieć. Może żeby to było bardziej czytelne, człowiek obserwuje, że rzeczy mają jakąś ilość, próbuje jakoś to ogarnąć i tworzy matematykę. Człowiek rozgląda się po tym świecie, widzi pewne podstawowe, kluczowe, fundamentalne pytania, szuka na nie odpowiedzi i to prowadzi go do religijności. To prowadzi go między innymi właśnie do religii. Jest to zupełnie naturalna, racjonalna droga do religii. Zadawanie sobie podstawowych pytań. Skąd się wziąłem i dokąd zmierzam? Po co jest cierpienie? A więc są to rzeczy dosyć porównywalne. Mam na myśli te dwa przykłady. No ale przejdźmy w końcu do rzeczy, czyli kwestia cierpienia w teologii katolickiej. Jest to znowu temat, który przez teologię jest zbadany, przemyślany, jak prawie że żaden inny. Właśnie dlatego, że jest to kluczowe zagadnienie trapiące ludzkość. Po co człowiek cierpi? A więc podam tutaj trzy punkty, które nam posłużą za szkielet tej odpowiedzi. Te trzy punkty będą brzmiały próba, sprawiedliwość i odpowiedzialność. To będą trzy punkty, wokół których będzie krążyła moja odpowiedź. A więc pierwszy punkt, próba. O co chodzi? W teologii katolickiej cierpienie jest swego rodzaju próbą. Podstawą do tego jest już starotestamentalna księga Hioba, która właśnie tak przedstawia cierpienie, robiąc tutaj zdecydowany krok teologiczny. O ile Stary Testament raczej postrzegał cierpienie jako karę, o tyle właśnie księga Hioba jest z tym zdecydowanym krokiem w stronę rozwoju teologii, gdzie zostaje to bardzo mocno pokazane, że w przypadku Hioba nie była to kara, a była to swego rodzaju próba. A więc pierwszy istotny punkt, próba. Cierpienie jest w obecnej sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym, jest dla niego w pewien sposób korzystne. Pan nasz Jezus Chrystus pokazuje to swoim życiem, to znaczy Bóg człowiek. Gdy Bóg staje się człowiekiem, to nie ucieka przed cierpieniem, tylko wznosi to cierpienie. Służy ono jako ofiara za nasze grzechy. A więc cierpienie, pomimo tego, że jest czymś strasznym, Pan nasz Jezus Chrystus nie na poziomie emocjonalnym nie
uważa tego cierpienia za coś pięknego, wspaniałego. Jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, a Twoja niech się stanie. To jest też to miejsce, które jasno pokazuje tą ludzką, prawdziwą naturę Pana Jezusa z ludzką wolą. Ale my tutaj nie o tym mówimy. A więc Pan nasz Jezus Chrystus wzdryga się z jednej strony przed cierpieniem, bo jest ono faktycznie dla człowieka czymś strasznym, przerażającym, ale z drugiej strony pragnie go, jak niczego innego. To jest jego godzina, której on ponad wszystko inne pragnie, bo z tego cierpienia może wyniknąć coś wielkiego, coś wspaniałego. I to jest pierwsza, kluczowa sprawa. Próba, która może sprawić, że się rozwiniemy, która w obecnej sytuacji po grzechu pierworodnym jest potrzebna do naszego rozwoju. No i teraz zwykle odpowiedź brzmi, no ale przecież to jest okrutne. Przecież jak to może być, że taka próba, że tutaj właśnie dzieci umierają na przykład pod bombami w nalocie na wojnie. I tutaj przechodzimy do drugiego punktu, czyli sprawiedliwość. Jaka sprawiedliwość? No ta sprawiedliwość ostateczna. To znaczy porównanie na przykład do obozu harcerskiego. Użyłem wcześniej w poprzednich materiałach takiego porównania, że ten nasz świat doczesny jest jak taki obóz harcerski. Czyli Pan Bóg daje nam tutaj pewne wyzwania, które są dla nas trudne, tak jak czasami dla harcerzy wyzwania mogą być dosyć trudne. Mogą mi się wydawać, że ich przerastają, ale ostatecznie ich rozwijają. No to wtedy pojawia się zarzut, ale przecież to tak jakby te dzieci w ogóle wystawić na jakąś rzeź, no bo przecież my tutaj umieramy na tym świecie. No tak czy siak umieramy. Natomiast pamiętajmy o tym, że porównanie kończy się w pewnym momencie, to znaczy harcerz czy harcerze dostają próbę w ramach jakiegoś tam swojego systemu i później dostają nagrodę w ramach tego swojego harcerskiego systemu. Są rzeczy, których człowiek nawet drużynowy ogarnąć nie może, to znaczy nie jest panem życia i śmierci, nie jest w stanie nagrodzić poza to, co wychodzi poza ramy harcerstwa. Pan Bóg, jego jest cały ten system, a więc on jest w stanie nagrodzić i również poza życiem i śmiercią, to znaczy jest w stanie nagrodzić również w tym życiu przyszłym. Jego jest cały ten system, on panuje nad tym wszystkim doskonale, a więc całość tego naszego życia doczesnego, wiecznego, to wszystko jemu podlega. A więc sprawiedliwość oznacza oczywiście przede wszystkim tą sprawiedliwość wieczną. Czyli tutaj zostajemy poddani próbie i całość tego systemu jest w jego ręku, także Pan Bóg będzie w stanie wymierzyć każdemu sprawiedliwość stosowną do tego, jak on tutaj żył, w tych okolicznościach, w których został postawiony. A więc Pan Bóg będzie w stanie nagrodzić każdy wysiłek, każdy trud, również każde dobrze zniesione cierpienie i ukarać każdy najdrobniejszy grzech. Tutaj niejako płynnie powinniśmy przejść do trzeciego punktu, czyli do odpowiedzialności. Dlaczego? No bo już wspomniałem przed chwilą te okoliczności, że ludzie zostają postawieni w różnych okolicznościach. No właśnie, jak to może być, że jeden rodzi się w willi gdzieś tam w Ameryce, a drugi rodzi się jako dziecko, 13. dziecko afrykańskiej rodziny, która nie ma nawet czym te dzieci wykarmić. Przecież to w żaden sposób nie jest sprawiedliwe. Taki może być zarzut. Odpowiedzialność. Zostaliśmy postawieni przez Pana Boga tutaj jako namiestnicy tego stworzenia. To znaczy, że ponosimy odpowiedzialność za ten świat, ale również za nas samych, za ludzi również nas otaczających, przynajmniej w pewnym stopniu i za przyszłe pokolenia, które po nas nadejdą, przynajmniej w pewnym stopniu. To znaczy nasze działania mają wpływ również na nasze otoczenie, na naszych najbliższych, a czasami i na również szersze kręgi. A więc nasza odpowiedzialność polega na tym, że my mamy sensownie ten świat organizować, mamy go planować. I tutaj tą doczesność możemy zarówno ułożyć w ten sposób, że przyszłe pokolenia będą miały dużo lepsze warunki, będą miały dużo lepszy start, jak i możemy go całkiem zburzyć, zepsuć, zniszczyć, także te przyszłe pokolenia będą musiały odbudowywać albo ten świat z gruzów, albo samych siebie z gruzów, albo i jedno, i drugie. Jest to pozostawione faktycznie w naszych rękach. To jest wielka odpowiedzialność i bardzo dobrze. Człowiek powinien czuć tę odpowiedzialność. To jest dla nas właśnie bardzo rozwojowe, gdy
czujemy tą odpowiedzialność, że gdy dostrzegamy, że od naszych decyzji może zależeć ludzkie życie, może zależeć ludzka przyszłość. Moim zdaniem jest to stricte motywujące, jest to niezwykle rozwijające i niezwykle potrzebne. A więc dzieci w Afryce głodują nie dlatego, że Pan Bóg stworzył za mało pokarmu, że jego system jest niewydolny, to znaczy, że ten świat nie nadąża za produkowaniem pokarmu dla wzrastającej liczby ludności, tylko dlatego, że te poprzednie pokolenia, czy może nie, trudno teraz mi wskazać dokładnie palcem, że to jest ten i ten i ten. Dlatego powiedzmy na pewnym poziomie ogólności, nie dlatego te dzieci głodują, że świat wydaje za mało pokarmu, tylko dlatego, że ludzie, którzy tam są konkretnie za to odpowiedzialni, nie potrafią stworzyć systemu, który byłby wystarczająco wydolny, żeby te owoce, które ta ziemia rodzi, odpowiednio dystrybuować, żeby były one dostępne dla wszystkich. A więc nie jest to, myślę, że to jest zupełnie oczywiste, zwłaszcza w kontekście Afryki, która jest niezwykle płodną ziemią, która rodzi niezwykłe ilości pokarmu, która bez wątpienia byłaby w stanie wykarmić wszystkich swoich mieszkańców. Dużo mniej płodne ziemie wykarmiają wszystkich swoich mieszkańców, gdy zostaną odpowiednio zagospodarowane. Z tych czy innych przyczyn nie zostają odpowiednio zagospodarowane w pewnych częściach globu, w pewnych okresach czasu i tam prowadzi to faktycznie do katastrof. I jest to częścią naszej odpowiedzialności, to znaczy my konkretnie musimy dbać o to, żeby nasze najbliższe otoczenie było ułożone, żeby też przyszłe pokolenia, które po nas nadejdą, żeby odziedziczyły od nas świat wydolny, zdolny ich nakarmić, zdolny ich uformować, ukształtować, sprawiający, stwarzający im dobre warunki do rozwoju. I teraz oczywiście raz to się uda lepiej, raz gorzej, w jednym miejscu uda się w jednym i w czasie uda się lepiej, w innym gorzej, jest to zrozumiałe. Natomiast pozostaje to w naszych rękach, to znaczy w rękach ludzi, namiestników tego stworzenia. A więc przypominam, pierwszy punkt, jest to pewna próba. Cierpienie jest pewną próbą. Drugi punkt jest to, czy podlega to pod sprawiedliwość. To znaczy wszystko zostanie sprawiedliwie wynagrodzone lub ukarane. I trzeci punkt, odpowiedzialność. To znaczy te warunki tutaj na ziemi, w tym naszym obozie harcerskim naszego życia, zostają w dużej mierze nam pozostawione i są zależne w dużej mierze od nas, od ludzkości jako całości. I ma to ogromny wpływ na tych, którzy nadejdą po nas, na tych, którzy nas otaczają, nasze życie, nasze decyzje. Ma to ogromny wpływ. Jest to odpowiedzialność, która również jest rozwojowa. Pamiętamy przy tym cały czas, że nawet jeśli my wszystko zniszczymy, nawet jeśli my zawalimy zupełnie i sprawi to, że ci, którzy nas otaczają, albo przyszłe pokolenia odziedziczą świat zrujnowany, to i tak każdy z nich otrzymuje tą łaskę, która jest potrzebna, żeby swój cel osiągnęły. Czyli tą Bożą pomoc, która jest potrzebna, żeby oni konkretnie w tych konkretnych warunkach, właśnie nawet tych zupełnie zepsutych, mogli osiągnąć zbawienie, a więc mogli osiągnąć swój cel. To jest istotne w tym wszystkim właśnie, że Pan Bóg panuje nad całym tym systemem. To znaczy mamy tutaj połączenie z jednej strony naszej odpowiedzialności i wielkiej decyzyjności, tego, że mamy ogromny wpływ na to wszystko, co się dzieje i możemy zrujnować ten świat. Jednocześnie Pan Bóg panuje nad tym systemem na tyle, że potrafi każdemu człowiekowi zaoferować tą wewnętrzną pomoc, która w jego konkretnej sytuacji, w jego konkretnych warunkach będzie wystarczająca, żeby go do zbawienia doprowadzić. Także każdy, kto w tych warunkach, w których został postawiony, się potępia, potępia się dlatego, że świadomie i dobrowolnie swoim życiem taką decyzję podjął. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.